Okres świąt Bożego Narodzenia i zakończenia Starego Roku jest zawsze momentem, kiedy podsumowujemy przemijający czas, przemijający rok. Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć o tym, że dla naszej uczelni Akademii Kaliskiej był to rok pozytywny. Nie powiem, że to był rok sukcesów, ale trzeba podsumować, że w tym roku utworzyliśmy Akademię i to nie była rzecz prosta, ponieważ spełniliśmy wszystkie wymogi, które nakłada ustawa na uczelnię akademicką i taką uczelnią się staliśmy. Stało się to dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników uczelni, przede wszystkim pracowników dydaktycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych, badaczy, naukowców, administracji, jak i również pracowników technicznych. Bardzo dziękuję za dobrą współpracę z samorządami okolicznymi, okolicznych miast i gmin, a przede wszystkim z samorządem miasta Kalisza. Bardzo dziękuję władzom miasta, panu prezydentowi i Radzie Miasta za to, że zawsze nasze wysiłki uczelni wyższej w Kaliszu były popierane, wspierane i wspólnie z nami mogliśmy te nasze dążenia Kaliszan do tego, żeby Kalisz stał się miastem akademickim, że zostały one spełnione. Chciałbym również podziękować za współpracę wszystkim studentom, bez których uczelnia nie mogłaby funkcjonować. Cieszę się, że nabór na pierwszy rok studiów w roku 2020 był naborem dobrym, że mimo kryzysu demograficznego i wchodzenia w wiek studiowania tych roczników, tych studentów, którzy urodzili się w okresie niżu demograficznego, że udało nam się tą liczbę studentów utrzymać, a nawet zwiększyć. Cieszę się, że coraz większe zainteresowanie jest studiami podyplomowymi, które oferujemy już nie młodzieży, ale tym obywatelom całej Polski, bo mamy studentów z całej Polski, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej na studiach podyplomowych. Chciałbym podziękować również wszystkim pracownikom administracji naszej uczelni, bo te zmiany, które wprowadzaliśmy i które umożliwiły nam funkcjonowanie jako Akademii Kaliskiej, wymagały wysiłku również pracowników administracyjnych, ale również wysiłku pracowników technicznych, co było związane z trudnym, pandemicznym okresem funkcjonowania naszej uczelni. Rzeczywiście pracownicy techniczni stanęli na wysokości zadania. Od początku nie mieliśmy kłopotu z kształceniem zdalnym, co było wymogiem reżimu sanitarnego wprowadzonego przez rząd w Polsce, ale i na całym świecie. Chciałbym również powiedzieć, że uczelnia prowadzi inwestycje. Najważniejszą dla nas inwestycją jest remont budynku Banku Gospodarstwa Krajowego, który już został rozpoczęty. Rozpoczęły się prace nad ogrodzeniem i to można przecież zobaczyć, jak również wstawiono nowe okna. Ja jestem zadowolony z firm, które wygrały przetargi i pracują przy remoncie banku. Myślę, że ten następny rok będzie tym rokiem, kiedy będziemy mogli już powiedzieć, że większość prac została wykonana. I tutaj jeszcze raz dziękuję bardzo za
pomoc różnego rodzaju, również tą pomoc formalną, administracyjną władzom miasta Kalisza, dla których, co obserwuję, Akademia Kaliska jest ważna i to, że miasto Kalisz jest już miastem akademickim, a w przyszłości być może zostanie miastem uniwersyteckim, leży na sercu i radnym miasta, i panu prezydentowi, i wszystkim, i władzom miasta. Święta Bożego Narodzenia również są świętami, gdzie marzymy, co byśmy chcieli zrobić w roku następnym. Otóż wszystkim studentom naszej uczelni chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że ten rok 2021 zakończy pandemię i będziemy mogli normalnie funkcjonować. Życzę zdrowia nie tylko studentom, ale całym rodzinom studentów, żeby zwłaszcza ta choroba związana z COVID-em nie dotknęła żadnego z członków waszych rodzin. Studentom chciałbym życzyć sukcesów w nauce, osiągania coraz to nowych zaliczania zajęć i osiągania następnych stopni naukowych. Mamy ofertę studiów doktoranckich, w związku z tym możecie dalej się kształcić i pisać u nas, w naszej Akademii, doktoraty, czego wam serdecznie życzę. No i życzę również, oprócz pracy zawodowej, tej pracy związanej z nauką, jesteście w takim momencie, że te sprawy emocjonalne są dla was ważne. Chciałbym życzyć wam, ażeby również w tym aspekcie waszego życia, żebyście mieli bardzo wiele sukcesów, żebyście nie tylko się uczyli, ale również ten czas spędzali przyjemnie, no bo potem będziecie przez całe życie to wspominali. Chciałbym życzyć wszystkim pracownikom dydaktycznym, dydaktyczno-naukowym, badaczom naszej uczelni, ażeby osiągali sukcesy z pracy dydaktycznej, ale również, żeby się rozwijali naukowo, żeby publikowali. Ja myślę, że jeżeli byłyby to prace naukowe i publikacje na poziomie roku 2020, to bym był z tego zadowolony. Również wszystkim pracownikom naszej uczelni życzę zdrowia, nie tylko zdrowia własnego, ale zdrowia wszystkich członków waszych rodzin. I przede wszystkim chciałbym podziękować administracji i życzyć, ażeby ten następny rok był dla administracji łatwiejszy. Mam nadzieję, że przeszliśmy już ten najgorszy okres zmian organizacyjnych naszej uczelni, jak również zmian organizacyjnych związanych z ustawami, które obecnie wchodzą, ze zmianami ustaw, które obecnie wchodzą w życie, i myślę, że następny rok będzie rokiem spokojniejszym dla pracowników administracyjnych. Życzę wam tego. Wszystkim pracownikom technicznym również życzę tego samego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i żeby wasze rodziny również były szczęśliwe i pozytywnie patrzyły na świat w następnym roku.